Kolejna inwestycja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Ostrołęce została zakończona. Baza Ostrołęckiej Spółki Komunikacyjnej wzbogaciła się o kolejny obiekt. Do użytku oddano nowoczesną, ekologiczną myjnię autobusową. Jest to bardzo nowoczesna myjnia produkcji włoskiej Cecato. Jest to myjnia ekologiczna, służąca będzie tutaj dla naszych potrzeb. Oczywiście później w dalszym okresie będziemy służyć usługi komercyjne. Jest to myjnia bardzo ekologiczna, tak jak wspomniałem już na początku, myjnia posiadająca swoje własne oczyszczalnie ścieków o zamkniętym obiegu wody. Także woda po oczyszczeniu wraca z powrotem do użytku, do mycia. Inwestycja realizowana była przy udziale środków Unii Europejskiej. Inwestycja polegająca na budowie myjni autobusowej jest częścią projektu, który jest realizowany przez MZK w Ostrołęce. Oczywiście projekt ten jest dofinansowany ze środków unijnych w 83%. No i bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa, że można było przyznać do dofinansowania, przeznaczyć ten projekt, ponieważ jest to sprawa bardzo potrzebna mieszkańcom. Akurat w tej chwili mówimy o myjni, czyli estetyce pojazdów i w czystości, to też jest ważne dla mieszkańców i pasażerów, ale przecież projekt obejmuje również zakup wiatr przystankowych, monitoring autobusów, czyli tutaj wchodzi w grę bezpieczeństwo i komfort oczekiwania na pojazd, no a także zakup samych autobusów. Wartość myjni to 1 100 000 zł, z tego wkład własny spółki wyniósł zaledwie 17%. To, co się dzieje w MZK po przekształceniu w spółkę, można uznać za wzorcowe. Oczywiście daleko jeszcze do ideału, ale kolejny projekt unijny z pozyskaniem środków zewnętrznych, wliczonych w milionach, to jest przykład, że Ostrołęka sobie także z tymi sprawami radzi. Wprawdzie są różne rodzaje projektów unijnych, takie, które miasto realizuje bezpośrednio jako samorząd, ale też takie, które realizują firmy miejskie. MZK to 100% firma miejska. Dołożyliśmy wprawdzie 17% do tego projektu, ale jeśli w to miejsce pozyskuje się wiele, wiele milionów złotych, to wypada się cieszyć i gratulować tym osobom, które się do tego przyczyniły. Mam szczerą wdzięczność też dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za przyznanie tych środków. MZK się rozwija i wszyscy mamy świadomość, że to ma być po to, żeby pasażerowie, żeby wszyscy użytkownicy autobusów miejskich po prostu mogli wygodniej i bezpieczniej korzystać z tej usługi, a sama załoga też dzisiaj, gdzie praca jest taką wielką wartością, żeby też załoga naszej firmy miejskiej mogła wykonywać swoje obowiązki w jak najlepszych warunkach. Nowoczesna myjnia autobusowa została też wyposażona w oczyszczalnię ścieków.